Hej, witam! Z tej strony Bartek Dragon. A dziś nagram odcinek z ślepego draftu. Dobra, przechodząc do rzeczy, każdy już chyba wie, co to jest. Wielu youtuberów to nagrywało. Zaczynam najpierw w ogóle ustawienia, chyba to. 4-4-1-1. No nie wiem, dobra. Teraz mi wyskoczą kapitanowie, to 3-4-1. Zamkam oczy. Tego wybrałem? Muszę kogoś wybrać. Tu. Neymar, pięknie, brawo. Chodź. Chyba się wyświetlili mi gdzieś w tym miejscu. Nie brak ci mówić. Oh my god. Oh my god. Kolejny. Ten. Perez. Super. Zaczęło się dobrze, skończy się jak zwykle. Norris Achim. Powiedzmy. Raz, dwa, trzy. Co to? Payet. Teraz pierwszy może to już jest pierwszy. Cez Fabregas. Tu? Już? Sprawdzam. Kolarów. To jest czwarty? Markus Rojo. Nie, tam nie mogli być sami srebrni zawodnicy. Nie. To by było źle. Nie są te karty tu? Już? Astori. Teraz gdzie są te karty? Tu. Już? Wyskoczył mi? Wyskoczył. Smolnikow. Bramkarz. Tak, zawsze pierwszy jest bramkarz. I teraz nie wiem, gdzie są tych karty chyba. Tu. A, to mogę już to wymienić, będzie lepiej na 100%. Nie na 100% zgrania, lecz... Zakliknąłem. Gdzie są te karty? O mój Boże, gdzie są te karty? O mój Boże. Jest wypadka z Szachtara. To nie mogło być dobrze. Drugi. Aha, Jagielka. Błagam. Ktoś z Barcelony do zgrania i tak i jest tam. Chodź przyjacielu, chodź. Już. Kolejny. Siedźcie ile? Jeszcze ile? No gdzie są te karty? Chodź. Miller. I teraz pewnie powinien mi się trafić jakiś Cristiano Ronaldo. Ale jest Edison Cavani. Nie jest źle, no. Prawie nie Ronaldo. Tej drugiej ławki nie będę uzupełniał, bo to sensu nie ma. I teraz ostatni to będzie... chwila. Tu gdzieś jest jedynka. Dwa. Trzy. Chodź. Okej.
tak by się prezentował mój skład. Ja się serdecznie żegnam, a jeszcze się nie żegnam, chwilka. A jednak coś ulepszy i będzie lepszy skład. Tak. Zaraz się pożegnam, no spokojnie. A. Tu? Będziesz... Teraz się żegnam. Do zobaczenia.